Właniam się państwu i zapraszam do kluczowego tematu. Gościmy dziś i jej Magnificencję rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza panią profesor Bogumiłę Kaniewską. Dzień dobry pani rektor. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Możemy wpierw o przeszłości? Możemy. Kadencja pani rektor przypadała na czas Pandemii, uniwersytet musiał przejść na kształcenie zdalne, ale nie tylko tych wydarzeń było znacznie więcej. Co było takim najtrudniejszym doświadczeniem, jakie pani rektor pamięta z tego czasu? Jeśli chodzi o samą pandemię, to wchodziłam w swoją rolę rektorską już dosyć przygotowana. Ze względu, ze względu na fakt, że już w momencie wyborów rektorskich byliśmy w takim rygorze pandemicznym, choć nie sądziłam, że to potrwa tak długo, ale chyba takim najtrudniejszym, najbardziej traumatycznym momentem była, był ten moment, kiedy rozpoczęliśmy, wróciliśmy do normalnego nauczania, wróciliśmy w pełni na uczelnie i wybuchła wojna w Ukrainie. To był taki moment bardzo dramatyczny, bo po pierwsze wszyscy czuli się zagrożeni, a po drugie mieliśmy takie potworne poczucie, że skończyło się jedno zagrożenie, zaczęło się następne, a wszyscy już bardzo tęsknili tęskni do normalności. Także okay. jeśli o taki moment pytamy, to dokładnie chyba 24 lutego. Mhm. Przejdźmy do aktualnych wyzwań. UAM należy do uczelni badawczych. Jesteśmy na półmetku tego programu. Wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Chodzi o projekt Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. To jest taki projekt, który daje nam przez 6 lat 50 milionów złotych rocznie, w sumie pod. 300 milionów złotych. Czy wiadomo, jak wypadła ewaluacja tego programu na półmetku? Już na szczęście wiadomo, bo ta ewaluacja miała, jej wyniki miały być znane 14 listopada. Ostatecznie pojawiły się w czwartek w ubiegłym tygodniu. Mamy pozytywną ocenę. Wysoko oceniony został zwłaszcza nasz taki potencjał, nazwałabym potencjałem entuzjazmu. Mhm. Ekspertom bardzo się podoba zaangażowanie pracowników na wszystkich poziomach uniwersytetów ten program, a dodam, bo tak pewnie nie wszyscy państwo wiecie. Jest to specjalny program, którego celem jest podniesienie, podniesienie poziomu naukowego i wsparcie przede wszystkim badań naukowych, tak by polskie uczelnie tych 10 uczelni one się różnie nazywają flagowe, w tej chwili mówimy o nich i dubowe podniosły jak najwyżej swoją swój poziom badawczy, w taki sposób byśmy mogli włączyć się konkurować z uczelniami z uczelniami na całym, na całym świecie. Oczywiście nie z tych tych z tymi z pierwszej dziesiątki listy szanghajskiej, bo to jest utopijne założenie, ale byśmy byli w takiej porządnej średniej międzynarodowej. Mm -hmm. I już widać jakąś różnicę po tych trzech latach? Tak, możemy powiedzieć, że awansowaliśmy w, jako UM w rankingach, czy też mamy lepsze visibility? Jak wygląda ta zmiana? Zdecydowanie tak. Musimy pamiętać, że uniwersytety, jako takie ogromne organizacje, takim zmianom poddają się bardzo powoli. Ja zawsze mówię, że uniwersytet jest jak taki wielki statek wycieczkowy na oceanie i on się porusza, porusza bardzo powoli. Za to bardzo trudno nim sterować, więc trzeba to robić delikatnie i jakiś czas trwa, zanim określone działania przyniosą określone rezultaty. Ale my już widzimy, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom publikacji w naukach humanistycznych i społecznych, że ten poziom umiędzynarodowienia bardzo rośnie. Dlaczego? dlaczego tak się dzieje? Otóż Proszę Państwa, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że kwestia publikacji w czasopiśmie międzynarodowym jest często kwestią bardzo dużych nakładów finansowych. Myślę tu nie o kupowaniu prawa do publikacji, bo w takich sytuacjach się pojawiają tak zwane czasopisma drapieżne, ale o y, przygotowaniu publikacji, tak zwanym proofreadingu, czyli y, sprawdzeniu, korekcie technicznej, korekcie językowej. I dalej, wydawnictwa, nawet te najbardziej renomowane, pobierają opłaty za tak zwany open access, czyli publikację książki w sposób otwarty w internecie. W tej chwili nauka na tym obce, open accessie się y, opiera. I ktoś musi za to po prostu zapłacić? Ktoś musi zapłacić, mm -hmm. płaci uczelnia, a w, y, 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 od, od zawsze było. Tak, że te, na przykład ceny w wydawnictwach amerykańskich czy brytyjskich są zasadniczo różne od, od cen polskich. A poza tym najlepsi się cenią po prostu najzwyczajniej w, w świecie. Aha. To jest takie koło, które się samo napędza. Im więcej mamy tych międzynarodowych publikacji, tym łatwiejszy jest do nich dostęp, im więcej ich mamy, tym łatwiejszy jest dostęp do grantów. Także to jest takie, te, takie działanie, które jest przede wszystkim inwestycją. W przyszłość. I taką inwestycją w przyszłość jest program IDUP. Uniwersytet jest instytucją globalną, międzynarodową, jak pani rektor wspomniała, ale jest także instytucją lokalną, osadzoną w mieście. Chciałbym zapytać, yy, czy powtórzyć pytanie, które pojawia się w sumie od dekad w Poznaniu, jakiego Uniwersytetu Poznań potrzebuje? Od dekad mówi się o fuzji poznańskich uczelni. Z jednej strony wiemy, że działa zespół do tej fuzji, z drugiej strony pani rektor czy faktycznie jest wola na takie połączenie? Może kilka przykładów z Polski. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale poza UJOTem i połączeniem UJOTu z Akademią Medyczną poza fuzją, która miała miejsce w Szczecinie, gdzie powstał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, chyba w ostatnich kilkunastu latach Raczej w innych miastach nie ma takiej woli fuzji uczelni. Czy faktycznie ta idea, Pani zdaniem, ma przyszłość? Jest, są jeszcze dwa takie przypadki. Rozmowy we Wrocławiu, między Uniwersytetem Wrocławskim, a Wrocławskim Uniwersytetem Medycznym. I taki chyba najbardziej skuteczny, to jest Gdański Związek Fahrenheita, gdzie trzy uczelnie współpracują ze sobą i są też bardzo dobrze przygotowane, powiedziałabym, w takim przedskoku do stworzenia, do stworzenia skonfederowanego uniwersytetu. U nas ta, ten pomysł konfederacji obejmował wszystkie uczelnie publiczne i w takim składzie pracowaliśmy nad tym, ale zmieniły się warunki finansowe i zmieniły się, zmieniły się przepisy. I e, przede wszystkim warunki finansowe, bo przepisy zostały te same, które były w 2018 roku. I nie wszystkie przepisy są korzystne dla, dla, tego, typu, dla tego typu federacji. Dlatego, Czyli czasami się, warto zostać na przykład małym podmiotem. Tak, Opłaca dlatego się zatrzymaliśmy. Mhm. Jaki tu jest problem? Między innymi, w takiej federacji, jaką my chcieliśmy stworzyć, możliwa jest współpraca naukowa, natomiast taka federacja wyklucza współpracę dydaktyczną. Podczas gdy ta współpraca dydaktyczna wydaje się najbardziej w tej chwili taka korzystna. Dlatego stworzyliśmy, będziemy debiutować z programem POMOST w Poznaniu, czyli z możliwością studiowania, wymieniania się kierunkami na takiej płaszczyźnie indywidualnej. To znaczy, student może sobie po spełnieniu pewnych warunków pójść na przykład, zaliczyć jeden z przedmiotów, powiedzmy na uniwersytecie artystycznym mhm. i będzie mu to wliczone do programu do programu studiów na pewnych określonych warunkach te warunki będą różne w przypadku różnych przedmiotów. Ale dyplom finalny dostanie z macierzystej z uczelni czy tak, dobrze? Chodzi się o pojedyncze przedmioty. Chodzi mhm. o pojedyncze przedmioty, nie chodzi o mhm. tak zwane kierunki wspólne. Choć kierunki wspólne też pod rygorem no, yy, dawnej ustawy, bo teraz to zostało zmienione, też zo zosta zostały trochę powiedziałabym, przetrzebione. I teraz, i, teraz do tego, I teraz do tego wracamy. A zatem sama idea federacji nie została porzucona. Czekamy, tak się umówiliśmy z rektorami, że czekamy na moment lepszy pod względem finansowym i prawnym, choć sama idea budzi pewne, pewne obawy, zwłaszcza takiej, powiedziałabym, w zakresie. Lokalnego patriotyzmu, bo pracownicy uczelni, absolwenci, studenci są bardzo silnie związani z marką swojej uczelni. One mają też swoją tradycję, swoją tak jest, historię. Tak, jest tradycja, jest historia i bardzo wiele osób uważa, że to jest taka wartość, której nie należy kłaść na szali wielkiego uniwersytetu który będzie bardziej skuteczny w zdobywaniu środków, czy bardziej widoczny w świecie, będzie zajmował wyższe pozycje, wyższe pozycje w rankingach. No to jest kwestia wyważenia, wyważenia racji. W tej te... chwili te prace są zatrzymane. Nie, nie zrezygnowaliśmy z nich, natomiast chcemy, rozpocząć od wspólnych działań i zobaczyć, jak to pójdzie. Pani rektor wspomniała pani o historii, o uniwersy uniwersytetów tradycji. Chciałbym postawić takie pytanie ogólne o ideę uniwersytetu. Celem uniwersytetu jest nie tylko prowadzenie badań, nie tylko nauczanie, ale także łączenie ludzi, budowanie wspólnoty, myślenie w kategoriach metapolitycznych, czy uważa Pani, że dzisiaj w świecie, w Polsce, która jest tak bardzo podzielona, uniwersytety spełniają albo mają potencjał przynajmniej do spełniania roli instytucji łączącej ludzi, łączącej ludzi w wielości poglądów, różniących się często bardzo mocno, czy może to jest w sumie ostatnia instytucja w Polsce, która ma jeszcze taki potencjał? No, i jednak mam nadzieję, że, że nie ostatnia. Jeżeli byśmy się w takich kategoriach poruszali, to wolałabym powiedzieć, że pierwsza i po niej będą, mhm. będą następne. Oczywiście uniwersytet, im większy, tym trudniej jest pogodzić wszelkie, wszelkie, racje. Zgadzam się absolutnie z przekonaniem, że Uniwersytet powinien być apolityczny, to znaczy nie powinien wdawać się w spory polityczne, ale równocześnie powinien być miejscem ochrony najważniejszych, najważniejszych wartości. I tu pojawia się problem często sporu, jak my te wartości, jak my te wartości rozumiemy i, Powiedziałabym tak, spór, rozmowa, dialog jest niezbędny, jest nieunikniony i od tego nie uciekniemy. Problemem jest to, w jaki sposób my ten dialog toczymy i czym go kończymy. To znaczy, czy toczymy go w sposób merytoryczny, nie obrażając się wzajemnie. Czy też no, przystępujemy do takiej yy, yy, słownej, słownej walki? Walka na argumenty może się toczyć, powiedziałabym, w różnych strojach, w różnych anturażach. A druga kwestia to jest to, jak my ten spór kończymy. To znaczy, czy jesteśmy otwarci na dalszą dyskusję, czy ta, ta dyskusja czegoś nas nauczyła, czy my jesteśmy w stanie. Nie przejąć, ale przyjąć argumenty drugiej strony, otworzyć się na nie i spróbować zbudować coś wspólnego na tyle, na ile jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w stanie. Jesteśmy w stanie? Jest pani optymistką? Ja jestem optymistką. Ja jestem Aha. optymistką. W, w tej chwili w uniwersytecie tworzymy silnie rozwinięty mechanizm mediacji, bo nie tylko spory polityczne, ale zwykłe ludzkie się pojawiają w tak dużych, w tak dużych środowiskach i uważam, że to uniwersytet ma ogromną rolę do spełnienia, właśnie pokazując w jaki sposób toczyć debaty, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób rozstrzygać konflikty. Musimy kończyć, ale chciałbym zapytać jeszcze panią Rektor, o plany mamy rok wyborczy, czy będzie pani rektor ubiegała się o kolejną kadencję? Mam takie wrażenie, że jeszcze dużo zostało na uniwersytecie do zrobienia, a zatem nie wykluczam takiej możliwości, ale tą ostateczną deklarację mhm. chciałabym najpierw złożyć jednak przed społecznością akademicką. To zapytam w taki sposób, co gdyby niezależnie czy pani rektor wystartuje czy nie, co byłoby takim najważniejszym wyzwaniem na kolejną kadencję rektorską? Finans. uniwersytetów, finansów? Finanse. Finanse. To znaczy kwestia wyprostowania, wyprostowania pewnych, pewnych mechanizmów finansowania. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Bardzo dobrze się dzieje, że wzrasta płaca minimalna, ale wzrost płacy minimalnej w tej chwili obciąża przede wszystkim uczelnie i to powoduje, że płace na uczelni są spłaszczone i Proszę Państwa, możecie, możecie Państwo w to nie uwierzyć, ale mamy twarde dane pokazujące, że w tej chwili pracownicy uczelni zarabiają najsłabiej bodaj na przestrzeni 20 lat, jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek płacy na uczelni do średniej krajowej. I e, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie, jeśli ona nie ulegnie poprawie, to my będziemy tracić, już tracimy nie tylko bardzo zdolnych naukowców, ale wręcz e, e, powiedziałabym sprawnych pracowników administracji. Mm -hmm. I to jest problem, przed którym w tej chwili e, stanie każdy rektor. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem była pani rektor Bogumiła Kaniewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego, jeszcze jesiennego, oby nie zimowego tygodnia, Cezary Kościelniak.